Referenda mogą być stosowane do różnych rzeczy. Tu mamy taką sprawę, która jest bardzo kontrowersyjna. I są takie zasady w Szwajcarii na przykład, że na przykład referendów nie stosuje się w sprawach personalnych. W sprawach, tylko stosuje się w sprawach, które dotyczą bytowania danej społeczności na danym terenie. Sprawa aborcji jest sprawą natury zasadniczej. I każdy człowiek tak naprawdę w sobie musi te rzeczy układać. I zwłaszcza, że ta bitwa jest o nic, ponieważ można wyjechać 5 kilometrów za polską granicę i sobie po prostu zrobić aborcję zgodnie z prawem i bez łaski. Jeśli się ma pieniądze. Tak powiem. Jeśli się ma oczywiście pieniądze, tak. No ale skoro ktoś już jest tak bardzo zdeterminowany, że chce zrobić coś takiego, to może to po prostu zrobić. Ten temat wypływa za każdym razem, kiedy następuje jakieś tam zaostrzenie, jakaś konfrontacja polityczna. Ja się zastanawiam, o co chodzi. Mamy 3 lata do wyborów parlamentarnych. Dlaczego to w tym momencie znowu wypływa? Dlaczego tą sprawą mamy się dzisiaj zajmować, kiedy ta sprawa jakoś została w Polsce w tym momencie załatwiona? I to budzi straszne emocje i to oczywiście każdej ze stron da jakichś tam zwolenników. I to chyba o to chodzi. Natomiast jest to odwracanie tak naprawdę uwagi opinii publicznej w Polsce od rzeczy, które są najistotniejsze. A te najistotniejsze rzeczy, to przypomnę, my jako społeczeństwo, jako państwo i naród jesteśmy w bardzo złej sytuacji demograficznej i gospodarczej i zadłużamy nasze dzieci i nasze wnuki. Żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. W tej chwili kompletnie nieodpowiedzialnie. I nikt nie ma odwagi, żeby zrobić w tej sprawie cokolwiek, żeby odwrócić ten fatalny trend. I zapłacą za to oczywiście nasze dzieci i nasze wnuki, nas to już nie musi obchodzić, ale zapłacą i zapłacą bardzo boleśnie. I teraz nie sprawa aborcji w Polsce wymaga referendum po prostu, tylko są ważniejsze sprawy. Na przykład zrobić referendum, czy państwo ma prawo się zadłużać. W tej chwili mamy serię znowu jakichś nieodpowiedzialnych pomysłów, które jeszcze bardziej nas zadłużą, które jeszcze bardziej zmniejszą nasze szanse na przyszłość i które jeszcze bardziej zagrożą bytowi tego narodu i tego społeczeństwa już za 10, 15, 20, a na pewno za 40 lat. I tym się trzeba po prostu zajmować. A my się zajmujemy po prostu, nie wiem, personaliami. Ja nie mówię tutaj o mediach, tylko mówię o... My jako Polacy się tym zajmujemy. Zajmujemy się w tej chwili aborcją. Dzisiaj Europa jest otwarta, póki co jeszcze. Naprawdę. Można wyjechać z Polski i zrobić sobie aborcję, kiedy się chce i gdzie się chce. I nie ma w ogóle z tym żadnego problemu. Jest podziemie aborcyjne, oceniane na, nie wiem, 100 tysięcy zabiegów w ciągu roku. Nawet te organizacje pro-life, one mówią, że te podziemie to jest co najmniej 15 tysięcy zabiegów wykonywanych w ciągu roku. To jest temat typowo polityczny, który ma zamącić jeszcze bardziej tę wodę. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.